Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Państwa na kanale Znalezione Przeczytane. Zapraszam na nowy film. No, była krótka przerwa też w publikacji odcinków, ma ponad 2 tygodnie. Różne były powody, pominimy je milczeniem. Ale nie ukrywam też, że tematyka dzisiejszego filmu była wyzwaniem. Tematykę wybrali zresztą Państwo sami w ankiecie, którą umieściłam na karcie społeczności kilka tygodni temu. No i są to książki życia. Wybrałam 30 tytułów. A trudne to było dlatego, że musiałam się trochę zastanowić nad tym, jaka ma być konwencja tego filmu, jakie mają być kryteria wyboru tych książek, co to znaczy książka życia. No i nie było to łatwe, chociaż powiem szczerze, że bardzo ciekawe doświadczenie. No i też chyba jestem winna Państwu takie wytłumaczenie trochę, że to są książki, ja przynajmniej przyjęłam takie kryterium, że to są książki w ujęciu takim chronologicznym, książki, które w jakiś sposób mnie formowały intelektualnie, psychicznie, były ważne, czasami coś zapoczątkowały, czasami były jakimś kamieniem milowym. Część z tych książek jest już trochę pokryta kurzem i nie wracam do nich, ale nadal są ważne z różnych powodów. Więc myślę, że to jest istotne dla Was, żebyście wiedzieli i może nie dziwili się, dlaczego tu nie ma jakichś wielkich nazwisk, o których ja na przykład może często mówię na kanale, no bo tak jest właśnie kryterium. Nie umieszczałam tutaj tylko książek z okresu dzieciństwa, tego takiego najwcześniejszego, bo tego było tak dużo, że uznaję, że książki czytane w dzieciństwie, kiedy w ogóle człowiek uczy się składać literki, to jest jakaś osobna w ogóle kategoria i być może zasługuje to na zupełnie osobny film. Być może taki film kiedyś zrobię. Odcinek będzie miał trochę może też nietypową formę, bo nagrywam właśnie dla Państwa wstęp, a jestem już po nagraniu dźwięku, czyli to będzie taki trochę odcinek podcastowy, bo ja o tych 30 tytułach opowiedziałam po prostu do mikrofonu, a Państwu będę chciała zaprezentować zdjęcia tych książek, okładki, jakieś fragmenty. Chciałam troszkę inną konwencję też przetestować. Dajcie mi znać, jak Wam się taki film oglądało. I na koniec mam do Was też prośbę, jeżeli macie ochotę oczywiście podzielić się ze mną Waszymi książkami życia. Nie musi to być 30 tytułów, absolutnie. Znaczy, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam. Natomiast 10, 5, 3. Będę bardzo ciekawa. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze chciałam dodać, że może być długo. Zacznę od książki Lewisa Carrolla, Alicja w Krainie Czarów. Uważam, że to jest książka zdecydowanie bardziej dla dorosłych. Wydaje mi się, w moim odczuciu, taki dziecięcy umysł nie jest w stanie docenić całej finezji treści, formy tej książki. No i naprawdę ja się bardzo cieszę, że autor, który był matematykiem, wybitnym umysłem ścisłym, nie poprzestał na pisaniu dzieł naukowych, tylko dał światu takie dobro jak Alicja. Przygody Alicji w Krainie Czarów, bo tak właściwie brzmi tytuł tej książki, i druga jej część, Przygody Alicji po drugiej stronie lustra. Tutaj Państwu pokażę takie stare wydanie czytelnikowskie w tym legendarnym takim małym formacie, który przechował je ze względów sentymentalnych, bo mam chyba z 8 wydań Alicji jako typowa taka fanatyczka tej książki. Moim ukochanym wydaniem chyba jest też wydanie z ilustracjami Tove Jansson, bardzo przepiękne, też Państwu wrzucę. To jest przedziwna opowieść, bardzo tajemnicza, bardzo oniryczna, pełna tak wyrafinowanego humoru, że właściwie odkrywam ją każdorazowo, jak ją czytam. No, w tłumaczeniu niezapomnianego Macieja Słomczyńskiego. Książka, która chyba pierwszy raz uświadomiła mi, że literatura nie musi być lustrem rzeczywistości, że się może rządzić zupełnie innymi prawami, takimi prawami, jakimi rządzi się sen. Kolejna książka, zbieżność nazwisk, zupełnie przypadkowa. Jonathan Carroll, Kraina Chichów. Zupełnie inna literatura, w ogóle w gatunku fantastyki, w podgatunku horroru. Pewnie jesteście zdziwieni, bo ja takich książek nie czytam, ale no, w latach 90., w połowie lat 90. w Polsce tutaj świat czytelniczy oszalał na punkcie dwóch nazwisk. To był Jonathan Carroll i William Wharton i ja faktycznie no, też uległam temu czarowi Carrolla. Bardzo dobrze pamiętam tę książkę, Kraina Chichów, okres, w którym ją czytałam. Bardzo mnie zachwycała, właśnie pod każdym względem. Początkowo ona była taką książką, taką trochę sielankową, jakąś taką obyczajówką, ale od połowy,
od połowy zaczęła zmieniać się w jakiś taki niby horror, grozę. Chociaż to nie jest klasyczna literatura grozy, ale naprawdę to jest uwodzicielska książka i bardzo Państwu polecam. Wcale się nie dziwię, że wielu uległo jej czarowi, no bo tu faktycznie Vox Populi bywa Vox Dei. Ciekawe jest to, że nigdy do tej książki nie wróciłam. Nie wiem, jakby ten powrót wyglądał dzisiaj. Czytałam ją naprawdę w wieku 16 lat, czyli bardzo dawno temu. No i wtedy mnie oczarowała, uwiodła. Jest na tej liście, a jakby było dzisiaj, no to przyznam szczerze, że nie wiem. Kolejna książka, Świat według Garpa, Johna Irvinga. Książka z lat 80., ale akcja jej toczy się w drugiej połowie lat 40., zaraz po wojnie. Pierwsza wielka powieść, pierwszy wielki taki w moim życiu storytelling. Książka skończona, totalna, z wieloma wyrazistymi bohaterami. Taka książka, która niesie czytelnika, jest fikcją literacką, ale jednak bardzo taką zanurzoną w życiu. Jest tak bardzo blisko tego życia, tej ludzkiej strony, takiej bym powiedziała, nie wiem, fizjologicznej. Wszystko się w tej książce dzieje na poziomie dojrzewania, jakiejś takiej płci, seksualności, relacji damsko-męskich. To jest taka bardzo inicjacyjna książka. Uwielbiam tę książkę, czytałam ją chyba w drugiej czy trzeciej klasie liceum, albo jakoś na przełomie. I nigdy już potem nie czytałam takiej fabuły, w której zbliżyłabym się aż w takim stopniu do życia bohaterów i tego, co oni odczuwają, do ich problemów, rozterek. No Garp oczywiście, tytułowa powieść, ale też jego matka, taka dość osobliwa postać, Jenny Fields, czy jego nowoczesna żona, Helen, po drodze te wszystkie przyjaciółki, koledzy, synowie, współpracownicy, multum tych postaci. Jest w tej książce też taka no, znakomita panorama społeczna. Jak tak o niej myślę, to właśnie wydaje mi się, że ona jest taka klasycznie amerykańska, no bo tam jest taki właśnie zarys tego społeczeństwa amerykańskiego tuż po II wojnie światowej. No mamy tam klasowość, mamy też upadek trochę jakichś wartości, różnego rodzaju przemiany, bardzo wyraźnie zarysowaną już wtedy tematykę feminizmu, tożsamości płci, co na tamte czasy to naprawdę było bardzo odważne. No i ona jest niezwykle napisana, takim bardzo zamaszystym stylem, ale jednocześnie takim lekkim. To pióro Irvinga jest bardzo przystępne. Jest też w tej książce wątek autotematyczny, dlatego że Garp oraz jego matka piszą książki, do dzisiaj pamiętam te tytuły, Pensjonat, Grill Parcer, drugi oddech rogacza. Bardzo dawno to czytałam, zresztą czytałam kilkukrotnie, ale też ostatni raz to chyba jakieś 20 lat temu, no i to jest rewelacyjna książka. Od tej książki mogę powiedzieć Państwu szczerze, zaczęła się moja miłość do literatury pięknej. I teraz jest taki przeskok trochę na tej liście do książki bardzo niezwykłej, zupełnie innej niż Świat według Garpa, czyli Wilka stepowego Hermana Hessego. Ale okres mniej więcej ten sam w moim życiu, czyli liceum. I nagle wpadła w moje ręce właśnie taka dziwna książka, bo Hesse to był pierwszy pisarz i Wilk stepowy to była też pierwsza książka, po której ja wiedziałam, że po prostu no nie chcę sięgać już po słabe książki. Może to brzmi jakoś tak snobistycznie, więc przepraszam wszystkich, którzy może jakoś tak to odbiorą w taki sposób, ale ja pamiętam, że dokładnie myślałam po lekturze Wilka stepowego, że na przeciętną literaturę szkoda czasu. Walor językowy, niezaprzeczalny, bardzo taka poetycka, uduchowiona, idealna na wiek dojrzewania, tak mi się wydaje, bo rzeczywiście, kiedy człowiek się mierzy z takimi sytuacjami jak niedopasowanie do otoczenia, jakaś taka samotność wewnętrzna, dla mnie to jest książka mojego życia. I dodam, że Hesse bardzo był popularny w tamtym okresie, już w latach 90. też bardzo był poczytny i oprócz Wilka stepowego czytałam też inne jego książki, bardzo lubię też Narcyza i Złotoustego, chyba zaraz po Wilku stepowym. No i też jeszcze oczywiście jego opus magnum, czyli Gra szklanych paciorków, bardzo ważna książka. Niemniej jednak na mojej liście absolutnie jest to Wilk stepowy. Albert Camus, Obcy. Książka, którą czytałam w klasie maturalnej, zaraz obok Dżumy, która była lekturą, ale to właśnie Obcy stał się ważniejszy. Zaskakująco treściwa książka, zważywszy na jej niewielki rozmiar, bo to jest właściwie
taka mikropowieść. Ja ją przeczytałam w jeden wieczór. Pamiętam taki dreszcz w trakcie lektury tej książki. Ona jest taka bardzo sensoryczna. Taka pozwalająca bardzo mocno wejść też w głowę bohatera, w jego myśli. Ja myślę, że dlatego, że Camus napisał ją tak, że narratorem był właśnie sam bohater. To jest absolutna klasyka. To jest klasyka, do której trzeba wracać, bo to jest książka, która daje dużo tlenu, ma w sobie taką jakąś przestrzeń do rozmyślań. No to jest bestseller, tak, no też trzeba przyznać. No taki bestseller, którego nie wolno ominąć. I ona jest tak uniwersalna i można ją wciąż na nowo przemyśliwać, interpretować. Genialna. Następnie jest książka bardzo ważna też w moim życiu, też przeczytana w liceum, w drodze, On the Road, Jacka Kerouaka. Najbardziej spontanicznie napisana chyba książka na świecie. Z tego co pamiętam, jest ona książką powstałą w 3 miesiące. Stała się taką sztandarową powieścią, biblią wręcz pokolenia bitników, czyli tego pokolenia dojrzewającego w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Powieść autobiograficzna, powieść drogi, napisana bardzo żywo, bardzo impulsywnie, w taki też sposób bardzo manifestacyjny. Właściwie uderzająca w każdym zdaniu, w każdym wersie, w obłudę amerykańskiej klasy średniej. Uwielbiam tę książkę, chociaż dzisiaj nie wznawia się Kerouaka. Ja mam taką bardzo sfatygowaną jej wersję piwowską. Pokażę Państwu na zdjęciu. Ta książka była tak przeze mnie czytana, że właściwie się rozpadła w pewnym momencie. Niesie ją tempo, trasy, autostop, przygody, używki, wolna miłość. Cudowna książka na okres dojrzewania. No i też stanowiąca taki moim zdaniem bardzo intrygujący, ciekawy eksperyment literacki. Czytałam też inne książki Jacka Kerouaka, ale to właśnie On the Road gdzieś tam wryło się jak tatuaż w moje serce. Edgar Allan Poe, opowieści niesamowite. No to jest twórca bardzo inspirujący, taki bardzo tajemniczy, fascynujący, przypisywany do fantastyki, do podgatunku chyba horroru, grozy. Natomiast u mnie słabość do niego zaczęła się z takim opowiadaniem Złoty Żuk. Też wrzucę Państwu zdjęcie tej książki, bo mam ją cały czas w takim malutkim formacie. No i ta proza została ze mną na zawsze. Chociaż nie poszłam w kierunku gatunkowej literatury fantastycznej nigdy, to jednak Edgar Allan Poe jest dla mnie takim trochę innym twórcą. Z jednej strony bardzo takim surrealistycznym, ale też z drugiej strony operującym taką dosłownością w opisie, brutalnością, jakąś taką makabrą, która zresztą mi w ogóle nie przeszkadza, o dziwo, bo ja w ogóle horrorów nie czytam, ale ten Poe jest jakimś takim wyjątkiem, on się tak trochę wymyka. I to był w ogóle taki twórca, który też inspirował innych artystów. Inspiruje zresztą do dzisiaj filmowców, reżyserów. Przechodzimy do jednej z większych moich literackich miłości, czyli do prozy Lwa Tołstoja i Anny Kareniny. Po Świecie według Garpa to jest druga taka wielka powieść, rozbudowana epicko, ponadczasowa, saga obyczajowa. Taka historia o wielkim uczuciu, namiętności i do tego stopnia jest to książka uniwersalna. Zresztą no, nie muszę Państwu o tym mówić, bo wiem, że na pewno większość z Was czytała, która do dzisiaj inspiruje twórców, artystów, reżyserów, łącznie z twórcami hollywoodzkimi. Najbardziej wyrazisty przykład, moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem, że rosyjscy pisarze byli jednak mistrzami w tworzeniu takich opasłych, klasycznych, psychologicznych powieści. Ja jestem zdania, że w ogóle Francuzi i Anglicy inspirowali się Rosjanami, ale jeżeli ktoś z Państwa uważa inaczej, to chętnie podyskutuję, jak są tu jacyś miłośnicy prozy Dickensa czy Henry'ego Jamesa. Serdecznie zapraszam do dyskusji. No, o tej książce powiedziano już tak wiele, że ja nie będę niczego tutaj powielać. Uważam, że jest wybitna. Czytałam ją 4 razy. Raz przesłuchałam na audiobooku i w moim kanonie jest to pozycja absolutnie niezagrożona po dziś dzień. Pierwsza książka polska Jarosława Iwaszkiewicza, Panny z Wilka z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Taka przełomowa książka, którą czytałam na przełomie liceum i studiów, która też otwierała jakiś nowy etap. Tak ostatnim rzutem na taśmie polonistka nam
poleciła ją w klasie maturalnej. No i oczywiście sięgnęłam po nią i to była tak inna książka w podejmowaniu właśnie tematów tożsamości, samotności. Jest to krótka forma, opowiadanie, to też jest bardzo ciekawe. I ona podpada tak trochę pod romans. Mam nadzieję, że tutaj się nikt nie obrazi za takie porównanie, ale niech to nikogo nie zwiedzie oczywiście, dlatego że to jest taka bardzo wielopiętrowa literatura i na jakimś tam jednym poziomie jest ona taką powieścią obyczajowo-romansową. Przede wszystkim, kiedy no, mówimy tutaj o relacjach głównego bohatera, Wiktora Rubena i siostrach z Wilka. Natomiast w kolejnych już warstwach to mamy takiego bohatera złapanego w sidła czasu, w to przemijanie. Właściwie chyba od tej książki Panny z Wilka zaczęła się taka moja słabość do literatury, która operuje czasem, wspomnieniem, taką kategorią pamięci. Ja bardzo lubię takich bohaterów, którzy się określają właśnie przez pamięć o przeszłości. Kiedy się muszą mierzyć z jakimiś mitami właśnie własnej przeszłości. A no tu jeszcze jest wybitny talent Iwaszkiewicza, który ujął to w taką wybitną prozę. Chociaż czuć, jak się czyta Panny z Wilka, że autor jest poetą, bo te opisy są bardzo liryczne. Powstał też film, adaptacja Andrzeja Wajdy w latach 70. Niespecjalnie mnie zachwycił, może dlatego, że za bardzo jednak byłam pod wpływem książki, ale też warto obejrzeć. Ja mam ochotę sobie bardzo odświeżyć Pannę z Wilka. Zobaczymy, czy mi się to uda. Kolejna wielka, ważna książka, Blaszany bębenek Gintera Grasa, książka, o której zaczęła się moja miłość do Gdańska, chęć poznawania tego przedwojennego świata z czasów wolnego miasta Gdańska. No przede wszystkim chyba z uwagi na skrzyżowanie kultur polskiej, niemieckiej, kaszubskiej. Zawsze kiedy sięgam po takie tytuły, które mówią właśnie o społecznościach żyjących na jakimś pograniczu, gdzie mamy jakąś mieszankę kulturową, etniczną, to mam gdzieś z tyłu głowy zawsze ten Blaszany bębenek, od którego się wszystko zaczęło. W tym roku czytałam takie książki właśnie jak Rozrzucone, Liliany Hermec, Ojczyzna Jabłek, Roberta Nowakowskiego, Całe piękno świata Dominiki Buczak. I to wszystko to są fascynacje, które biorą się właśnie z książki Gintera Grasa. Ona jest napisana w sposób absolutnie dla mnie zjawiskowy, bardzo taki nadrealistyczny, w stylu niepodrabialnym. Ja do dzisiaj pamiętam sceny na przykład krzyku Oskara, głównego bohatera, od którego pękają szyby. To wszystko gdzieś tam zostało mi w pamięci i wywołuje jakiś taki lekki dreszcz. Myślę, że to jest książka, do której trzeba jednak mieć troszkę wyrobione już dojrzałości czytelniczej. Przede wszystkim dlatego, żeby docenić jej walory literackie, bo no ona nie jest taka do końca łatwa. Tutaj autor miesza różne konwencje, realistyczną z taką na poły baśniową. Ta narracja jest bardzo dziwna. Dialogi też są tak napisane, tak jakby były przeznaczone, no nie wiem, na scenę. Ja bym zawsze radziła, żeby z Blaszanym bębenkiem trochę poczekać, ale warto naprawdę. No i właściwie kolejna książka Weiser Dawidek Pawła Hille, pochodna fascynacji Blaszanym bębenkiem. Czytałam ją już na studiach, jakoś na początku, lata 2000, chociaż książka jest z 1987 roku. Absolutnie nie mogło jej tutaj zabraknąć. Książka autora zresztą bardzo silnie związanego też z Gdańskiem i z kulturą Kaszubów. I o Hille mówiłam wiele razy na swoim kanale. Jeśli nie w tym roku, to na pewno w ubiegłym roku, kiedy kanał założyłam. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych polskich książek ostatnich dekad. Tak powiem bardzo deklaratywnie. Bardzo wyrafinowana proza, ciekawa narracja, taka nielinearna, misterna, napisana przepiękną polszczyzną. To mnie bardzo ujmuje, taka bardzo sensualna. No i taka też, w której autor tak powoli, stopniowo wpuszcza nam taką historię przez duże H. I robi to w taki sposób, że jakoś tak czytelnik tego na początku nie widzi, nie zwraca na to uwagi. Potem nam się ukazuje taki no, lekko przerażający całokształt dziejów. Dla mnie jest to książka obok Panien z Wilka, no, równorzędna, numer jeden, jeśli chodzi o polską literaturę. Mechaniczna pomarańcza, Anthony Burgess, książka legenda. Najważniejsza chyba taka współczesna antyutopia, rozsławiona przez film Kubricka, zresztą także genialny, ale cóż można powiedzieć o tej książce, drodzy Państwo, zwłaszcza ci, którzy czytali.
No genialna, genialna z uwagi na swój taki kulturotwórczy charakter. Ja naprawdę nie znam chyba lepszej książki, która by mogła w taki sposób oddziaływać na kulturę czy popkulturę niż Mechaniczna pomarańcza. Umysł pisarza, arcyciekawy, pierwszy pisarz, który stworzył świat odległy od rzeczywistości i dostosował do niego język. To jest niesamowite, dlatego że on stworzył slang, stworzył neologizmy pod swoją literacką wizję i ta książka oczywiście jest wielką literaturą, bo to jest takie studium przemocy, opowiadające też o takich próbach eksperymentowania z terapią, jakiej zostaje poddany główny bohater, ale zarazem jest eksperymentem lingwistycznym przede wszystkim. Dla mnie ta książka była objawieniem. Nigdy chyba później nie czytałam takiej literatury i w moich literackich ścieżkach Clockwork Orange, i to mówię szczerze, jest kamieniem milowym i aż dziwię się, że nigdy jeszcze o tej książce nie mówiłam na swoim kanale. Językowo, to tak dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka hybryda języka angielskiego z zapożyczeniami z rosyjskiego w oryginale, ale mamy znakomite tłumaczenie w Polsce. Karkołomną pracę wykonał tłumacz Robert Stiller, który wykonał tłumaczenie w wersji anglojęzycznej i rosyjskojęzycznej. Mam na myśli tutaj ten specyficzny słownik slangu. Stiller zresztą stworzył taki słownik do obu tych wydań. Ja mam obie te wersje. Polecam czytanie najpierw wersji ze słownikiem rosyjskim, a dopiero później angielskim. Genialna książka. Następna książka, Szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, perełka, jeśli chodzi o literaturę diarystyczną, wojenną. No tutaj Bobkowski rzeczywiście zawiesił tak wysoko poprzeczkę, że żadnej innej książki o takiej tematyce wojennej nie umieszczam w tym swoim kanonie, może poza jedną, którą wymienię na końcu, ale to jest takie zupełnie inne non-fiction. To jest naprawdę dobro. Zapis podróży, dziennik z podróży rowerem, Francja, okresu wojny, ten front zachodni, zupełnie nam nieznany. Książka jest imponująca. Imponuje no, wielką erudycją autora, ale też taką gracją. Ona jest też bardzo miażdżąca, jeśli chodzi o krytykę tej wojennej rzeczywistości. Francji, Francuzów. No, Polakom też się tam dostaje dużo pieprzu, dużo soli, literacka delicja. Nie wyobrażam sobie, żeby mówić o literaturze wojennej bez znajomości tej książki. I w ogóle cały czas się zastanawiam, jak to jest możliwe, że autor tej książki nie był jakimś literatem, humanistą, tylko był ekonomistą. To jest naprawdę niesamowite. Kolejna książka, która może Was trochę zdziwić, Simone de Beauvoir, Druga płeć, to też bardzo ważna była dla mnie książka. To jest czołowy utwór drugiej fali feminizmu. Książka, no, filozoficzna książka, tak trzeba powiedzieć, z polecenia jednej z wykładowczyń na studiach. Taki absolutny must read, tak była polecana nam w grupie, na zajęciach dla każdego, kto się interesuje współczesnymi zagadnieniami feminizmu i zgadzam się z tym. Może nie wszystkie fragmenty mi się dobrze czytało. Trochę się zestarzała ta książka. Na pewno jest passé w niektórych rozdziałach, natomiast na pewno nie w rozdziale dotyczącym mitów i historii. Świetnie pokazuje też perspektywę tego, co aktualne, co się zmieniło i bardzo żywa, taka demaskatorska, bardzo też erudycyjna. No ja uwielbiam inteligencję autorki. Trochę jest jakaś taka otoczka chyba wokół tej książki, że ona jest bardzo ciężka. Niekoniecznie. Polecam, uważam, że przed sięganiem po te współczesne książki w tym nurcie feministycznym warto poznać też to, co było napisane no ponad pół wieku temu. Opowiadania odeskie, Izaaga Babla, to jest mistrzostwo krótkiej formy. Gdybym robiła kiedyś jakąś serię odcinków o krótkiej formie w literaturze mojej ukochanej, to myślę, że opowiadania Babla by rozpoczynały taki cykl, bardzo nietuzinkowe. Ogólnie, ale też w całej prozie rosyjskiej, na czele z nieodżałowanym, nietuzinkowym bohaterem Benią Krzykiem. To jest ciekawy styl ożywczy, taki krótki, skondensowany, anegdotyczny, ale nie lapidarny, tylko bardzo finezyjny. Taki też trochę sentymentalny, chociaż powiem szczerze, że ten sentymentalizm nie odnosi się do uczuć, tylko odtwarza taki świat nieistniejący, bo no, odtwarza, tak jak tytuł wskazuje, przedwojenną Odessę, dzielnicę Mołdawankę zamieszkaną przez Żydów. Tam jest bardzo dużo takich postaci, które są takimi typkami, wiecie, spod ciemnej gwiazdy, jakimiś takimi czarnymi charakterami, z różnymi grzeszkami na sumieniu.
I bardzo się czuję też tą egzotyczność, te różnice kulturowe. Gdybym miała polecać krótką formę w literaturze, Na pierwszy ogień, Isaac Babel. Genialne. Kolejny polski tytuł, Tadeusz Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Rodzaj dziennika, taki łżedziennik, tak sam mówił autor o tej książce. Nie jest to pamiętnik, bo tam nie ma chronologii. To jest taka kronika, quasi-kronika osobista, kronika życia towarzyskiego tamtej epoki, bo to jest książka o PRL-u, o życiu artysty w PRL-u. Pisarza, który się pochyla nad rzeczywistością, nad codziennością i komentuje to w sposób taki bardzo żywy, namiętny, ale też literacki, bo uwodzi tym swoim niezwykłym sarkazmem, inteligencją. Bardzo dużo się w tej książce tak miesza, powiem Państwu, takiego życia, sztuki, różnych postaci, nazwisk ze świecznika, świata filmowego, literackiego, ale też takiego zacisza domowego pisarza. Książka bardzo też pełna takiego sytuacyjnego humoru, wywołująca też salwy śmiechu. Natomiast no, kto czytał, to wie, że pod tego wszystkiego wyłaził Konwickiego taka też zaduma. Nie wiem, takie rozczarowanie trochę też tamtym takim szarym, topornym okresem w naszej historii, bardzo obłudnym. Bardzo lubiłam kiedyś powieści Konwickiego. To był pisarz bardzo taki ważny też w pokoleniu moich rodziców na przykład, ale ja już dzisiaj nie wracam do jego książek. Natomiast ten dziennik to jest taką jedyną pozycją sztandarową, którą ja uważam za arcydzieło i do której bardzo lubię wracać. Miłość w czasach zarazy, Gabriel García Márquez. To może się część z Państwa trochę zdziwi, dlaczego ta, nie inna książka. No cóż zrobić, no kocham miłością czystą, naiwną. Dałam się oczarować tej czułości Márqueza, takiej, ja wiem, przesadzie w tej książce, takiej dziwnej namiętności, przerysowaniu cech głównych postaci, zwłaszcza postaci kobiecych, Ferminy Dazy. Tak fabularnie to ona jest taka, no taka przeciętna właściwie na tle tych wielkich, takich monumentalnych powieści Márqueza, zwłaszcza tutaj Setkę mam na myśli, więc niektórzy nawet mówią, że to jest takie czytadło. No nie wiem, być może. Ja po prostu uwielbiam, mam zupełnie takie bezkrytyczne podejście do tej książki. Jest ona dla mnie na swój sposób wyjątkowa. Chociaż uwielbiam oczywiście też inne książki autora i na pewno będę mówić o tym w odcinku o literaturze iberoamerykańskiej. Ja w tym roku polecałam Wam przecież Jesień Patriarchy. Następne nazwisko, też z literatury iberoamerykańskiej, Jorge Luis Borges, jego opowiadania. Chociaż on jest uznawany za bardzo takiego kosmopolitycznego pisarza tamtego regionu, mistrz krótkiej formy. On nie pisał powieści. Tę twórczość jest mi bardzo trudno opisać zwykłymi słowami. Chyba porównywalnie trudno do Mechanicznej pomarańczy, bo to jest jeden z najbardziej tajemniczych twórców, który moim zdaniem wyobraźnią, intelektem rzeczywiście wyprzedzał kilka pokoleń swoich rówieśników. Tworzył bardzo dziwne te opowiadania. Trochę tak jakby je projektował, jak architekt. Zamykał te opowieści w takich labiryntach, szpikował to różnego rodzaju symbolami, mitologią. Wchodził na taki metapoziom. Ja bym powiedziała, że jego książki są o wszystkim i o niczym, są o całym wszechświecie, ale trudno powiedzieć o czym. To jest taka podróż po niekończącej się bibliotece, znaczeń, stanów, rzeczy, mieszanka naprawdę wydarzeń z prehistorii i współczesności. No miał wyobraźnię nieograniczoną i właściwie to jest tak tajemnicza twórczość, że jest o krok tylko od posądzenia go od jakieś takie, ja wiem, efekciarstwo, pseudointelektualizm. Dla mnie kilka opowiadań jest objawem geniuszu, a moim ukochanym opowiadaniem jest opowiadanie pod tytułem Trzy wersje Judasza. Z zimną krwią Trumana Capote. To jest książka z gatunku takich, które przeczytałam w jedną noc. To jest takie literackie true crime. Kryminalnie jest to i fikcja, i non-fiction, taki paradoks trochę, bo jest to powieść, ale osadzona na prawdziwych wydarzeniach, na prawdziwym morderstwie. Książka, która była czymś zupełnie nowym na tej mojej ścieżce czytelniczej, takim czymś kompletnie innym. Nawet nie powiedziałabym, że to jest literatura gatunkowa. Ona jest bardzo pionierska, bo to jest dokument zbrodni zamknięty w ramach powieści fabularnej. I Capote się przygląda tej zbrodni w taki sposób, jakiś taki powolny, że wywołuje to takie ciarki na plecach. My się właściwie nie czujemy, jakbyśmy czytali kryminał, bo my od początku wiemy, co tam zachodzi, co tam się dzieje i jak to się skończy.
Ale Capote jakoś tak nas hipnotyzuje w tej książce. On nas wbija w fotel, dlatego że tak jakby wchodzi w społeczność, małą społeczność amerykańską i małymi kroczkami przybliża nas do tej zbrodni, do tych bohaterów. I wiemy, że wszystko, co może nas w tej książce zaskoczyć, to są nasze emocje. Niezwykła książka. Pozdrawiam tutaj moją koleżankę booktubową Dorotę Zabukowaną, bo wiem, że ona też uwielbia tę książkę, więc wspólnie podzielamy miłość do Trumana Capote. No i zaryzykujcie, ci, którzy nie czytali. Ta książka jest absolutnym też taką pozycją niezagrożoną w moim kanonie. Numer 20, Kompleks Portnoya Filipa Rota. Końcówka lat 60., też czytana na studiach, w tym samym czasie zresztą co Truman Capote. Taka literatura rozliczeniowa, bardzo amerykańska, ale to jest takie rozliczenie z własnym podwórkiem, z wychowaniem, z mitami rodzinnymi. Książka bardzo skandalizująca, perwersyjna właściwie w opisie, tak można powiedzieć, bo zadaniem tej książki było szokować, bulwersować na poziomie treści, przekazu, języka, powodować jakieś takie reakcje, nie wiem, fizjologiczne wręcz w czytelniku. Tutaj posłużę się takim eufemizmem trochę. Na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Jedna z moich ulubionych, jeśli chodzi o literaturę amerykańską. I ja przyjmuję tę książkę w całości z taką jej kompulsywnością, taką obrzydliwością, jak niektórzy mówią. Świetna książka, jak dla mnie bardzo prawdziwa. I dodatkowo Rot potrafił składać literki, potrafił składać zdania. I ta książka to udowadnia. Zastanawiam się tylko nad jednym, czy ona dzisiaj byłaby też tak szokująca, emocjonująca, bo faktycznie czytana około 15-20 lat temu. Trudno mi powiedzieć, ale bardzo polecam. Kolejna proza rosyjska, Idiota Fiodora Dostojewskiego. To jest moja najukochańsza powieść tego pisarza. Bardzo znana, nie będę się może też tak jakoś na jej temat bardzo rozwodzić. To jest jeden z moich absolutnie ulubionych literackich bohaterów, Lew Nikołajewicz Myszkin. No wyjątkowa postać, błędny rycerz, nieprzystający do realiów swojej epoki. Mistrzowski portret, naprawdę precyzyjnie tutaj sporządzony przez Dostojewskiego z takim bogactwem środków stylistycznych. Uwielbiam tę książkę. Nie chciałam jej odkładać, jak ją czytałam. I miałam też takie wrażenie, jak podobnie jak po książce Hessego, po Wilku Stepowym, że jak się czyta właśnie taką prozę, to już na słabe książki szkoda czasu. No i jak zawsze u rosyjskich pisarzy, moim zdaniem, najlepiej opisana ludzka natura. Zresztą pamiętam wszystkie postaci, nie tylko Myszkina, oczywiście Rogożyna, Natalię Filipowną, siostry Prokofiewny, cudowna plejada bohaterów i sposób konstruowania też postaci misterny. I teraz przejdziemy do książek, które czytałam już po studiach w życiu dorosłym, późniejszym, dojrzalszym. I zacznę od książki autobiograficznej polskiej autorki Agaty Tuszyńskiej, którą uwielbiam i też Państwo o tym wiecie. Mam jakąś taką szczególną słabość do tej autorki i to jest ważna dla mnie książka. Mówiłam o niej też wielokrotnie na kanale. Znaczy mówiłam o autorce, może nie o samej książce, ale ta książka mnie poraziła swoją szczerością, bardzo osobistym, takim emocjonalnym przekazem. Chyba najlepsza spośród polskich autobiografii dzięki talentowi Tuszyńskiej. Sama historia ukrywania swoich żydowskich korzeni w rodzinie katolickiej jest oczywiście poruszająca, ale chyba to nie to sytuuje ją na mojej liście właśnie tych książek życia. Ją sytuuje taka wrażliwość autorki. Też w połączeniu właśnie z piękną polszczyzną. Ona jest taka bardzo wytrawna, ale też taka oniryczna, poetycka. Uważam, że ona ma świetny warsztat biografistki. Bardzo się zastanawiałam, czy nie zestawić tutaj zamiast rodzinnej historii lęku jednak biografii oskarżonej Wiery Gran, ale jednak zdecydowałam się na tę, bo została we mnie jakoś tak głębiej. I teraz będzie książka, która jest jedyną przedstawicielką tutaj literatury górskiej, Komin pokutników Jana Długosza. Ja mam w domu dwie półki literatury górskiej i tam jest wiele dzieł monumentalnych, takich książek z wypraw himalajstycznych i wspomnieniowej takiej literatury, ale jednak ta książka od razu przyszła mi do głowy, bo to jest klasyka gatunku. Ci z Państwa, którzy czytają takie książki, tym bardziej ci, którzy się też wspinają, no czy wspinali kiedykolwiek, to na pewno kojarzą ten tytuł. To jest coś więcej niż opis emocji towarzyszących wspinaczce czy obcowaniu z żywiołem przyrody. To jest po prostu doskonałe literacko.
Ja sądzę, że mogłoby zachwycić też osoby, które kompletnie nie są, w ogóle nie są związane ze wspinaczką po górach wysokich. Osobowość autora też tutaj nie jest bez znaczenia, bo Długosz był taternikiem, był człowiekiem gór, takim człowiekiem legendą trochę, stworzył moim zdaniem arcydzieło literatury górskiej. Ale tak powiem Państwu szczerze, że naprawdę bez patosu. Ja może tak mówię patetycznie o tym, ale to jest napisane bez patosu, bez tych wszystkich szczytów, ośmiotysięczników. No fakt, że to jest dzieło o taternictwie, ale no to nie da się tego porównać z tym, co wychodzi teraz, na czym się skupia ta literatura górska i czym przyciąga czytelnika. Miasto ślepców José Saramago. Pierwszy film na moim kanale był o tej książce. Wiadomo było, że to musi być jakaś ważna dla mnie literatura i jakoś tak siłą impulsu usiadłam i nagrałam. No książka z gatunku tych, które ryją mózg, tak mówiąc wprost, bo ja bardzo późno do niej dotarłam. Byłam już gdzieś tak w okolicy, nie wiem, jeśli miałam 28-30 lat, bo gdzieś mi ten tytuł wcześniej umknął i ona jest takim tytułem też trochę zapomnianym, chociaż nie jest stosunkowo bardzo starą książką. I co ciekawe, ja sięgnęłam najpierw po audiobooka, co nie było dobrym wyborem, zważywszy na fakt, że no takim zabiegiem, jakim posłużył się Saramago, była rezygnacja z tradycyjnej interpunkcji, więc no trochę się źle tego słuchało na początku, ale i tak mi książka urzekła. Sprawiła, że czułam się no tak, jakbym dostała trochę obuchem w głowę i wiecie, no szukała pionu. To jest jedna z najlepiej napisanych książek obok chyba prozy Camus czy Dostojewskiego, która traktuje o naturze zła. Bardzo, bardzo oryginalna pod względem fabuły, ale też stylu pisarskiego, który jest taki surowy. No i ta interpunkcja, no te zdania jak mantra tak idą za czytelnikiem, go prześladują. Nie da się tak jakoś zapomnieć o tej książce, jak się ją odkłada. Ciągle się słyszy te zdania w głowie. Muszę powiedzieć o książce, przynajmniej jednej książce Harukiego Murakamiego. Jest to Kronika ptaka nakręcacza. Też w okolicach 30 roku życia miałam taki etap trwający około, ja wiem, z 2 lat fascynacji, bardzo silnej fascynacji prozą Murakamiego. Dzisiaj mi to już trochę minęło. No ale pomijając pozycję non-fiction, to chyba wydaje mi się, że czytam wszystko tego autora. No i uważam tę książkę za najlepszą w jego dorobku. Jej lektura była dla mnie wielkim przeżyciem, takim właśnie jak odkrywanie tych wszystkich ważnych tytułów na studiach. Uwiodło mnie takie nic nie dzianie się w tej książce. Ona ma w sobie coś z takich filmów w stylu Davida Lyncha, kiedy też nie bardzo wiadomo, gdzie tam jakaś logika jest w tych zabiegach scenariuszowych, a mimo to i tak się ogląda. I w tej książce właśnie coś takiego jest. Tam są takie historie porozciągane w czasie, wojenne, bardzo dużo takich retrospekcji. To miejscami przychodzi w taki surrealizm, który jest taki typowy właściwie do powieści postmodernistycznej, bym powiedziała. No bo co robi główny bohater w tej książce? Albo siedzi w domu, albo snuje się po mieście, albo wchodzi do jakiejś studni. No i nic więcej tak naprawdę. Ale tam jest tak dużo tej alegorii, takich odniesień bardzo nieoczywistych. Dziwaczna książka, bardzo karykaturalna, ale na pewno nie jest to przerost formy nad treścią. Tego bym nie powiedziała. To jest właśnie taka unikatowość prozy Murakamiego. Dla mnie to jest tytuł bardzo mainstreamowy też, natomiast rozumiem tę popularność światową. Uważam, że ona jest zasłużona. No i tak jak powiedziałam, etap Murakamiego już dawno w moim życiu minął, ale ta książka zajmuje miejsce szczególne w mojej pamięci. I Madame Antoniego Libery, znowu polska pozycja, literatura z gatunku, drodzy Państwo, takich zniewalających o namiętności. Przy czym nie wiadomo, czy bardziej do kobiety, czy do sztuki, no bo tu jest ten silny wątek miłosny, z którego my prawie tak niezauważalnie wchodzimy do świata właśnie Polski lat 60., do takiej rzeczywistości Polski PRL-owskiej, gdzie dojrzewał ten młody bohater, bardzo wrażliwy, zadłużony w taki platoniczny sposób w swojej tajemniczej nauczycielce francuskiego. Ale no naprawdę, ile jest smaczków w tej książce, aluzji, odniesień, no chyba do świata kultury najbardziej. Natomiast jak się czyta Madame, to nie ma się do końca pewności, czy ta książka jest pastiszem romansu, czy nie. Ta atmosfera szkolnego takiego romansu bardzo, tej relacji tego ucznia z nauczycielką bardzo nas angażuje i my zaczynamy tę historię razem z tym bohaterem przeżywać. Z drugiej strony trochę też tak drażnią nas te takie teatralne realia, bo ten świat jest bardzo, bardzo odległy i to jest takie trochę przerysowane, stąd ja się zastanawiam, czy to nie jest
pastisz, czy autor sobie tutaj nie pokpiwa. Natomiast styl jest wyborny, naprawdę. I dla czytelnika, który poszukuje takich wartości w książce na poziomie języka, no to ta książka to będzie prawdziwa uczta. I na koniec zostały mi jeszcze cztery pozycje, o których powiem bez stuprocentowej pewności, czy te książki znajdą się za jakiś czas też na tej liście, bo wszystkie 26 tytułów, które mówiłam do tej pory, to są książki, które czytałam stosunkowo dawno, dawniej niż 5 lat temu i ja je wybrałam z pełną świadomością. Natomiast te cztery są takimi książkami przeczytanymi w ostatnim okresie, powiedzmy w ostatnich 5 latach i ja nie wiem do końca, jak to się potoczy, ale muszę powiedzieć o tych nazwiskach i o tych książkach. To jest Javier Marias. Tutaj to jest takie trochę oszukane, bo tu mogłabym wstawić każdą książkę i to jest moje największe literackie odkrycie współczesnej prozy światowej, fabularnie, narracyjnie, pod kątem takiej gry z czytelnikiem, językowo, proza wyrafinowana, znaczeniowo wielopiętrowa, pełna dygresji, reminiscencji. Uwielbiam Mariasa, a przy tym napisane lekko, z polotem, misternie. Więc bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, kiedy przeczytam wszystkie książki Mariasa. Muszę powiedzieć też o książce Gułag N. Applebaum, bo to jest dzieło monumentalne i książka o historii, jak powstawały obozy pracy przymusowej w ZSRR, gułagi. Nie mogłam jej czytać równolegle z innymi książkami, to też jest zawsze w moich oczach taki wyróżnik dla książki, a rzadko mi się to zdarza, że jakaś książka nie pozwala dzielić uwagi na inne tytuły. Tak było w przypadku Gułagu. To jest książka kompletna, kompleksowa od strony takiej politycznej, systemowej, historycznej. Moim zdaniem w ogóle najlepsza książka autorki. Mam też Wiek żelaza, noblisty, Ketzi. Nie znam zbyt wielu jego tytułów. To jest cały czas autor, którego jeszcze chcę poznawać. Książeczka niewielkich rozmiarów bardzo mnie wzruszyła. Chyba najbardziej, jeśli chodzi o takie prawdziwe wzruszenie literaturą. W tych ostatnich 5 latach oczywiście. I mało jest współcześnie takich książek, bo ona jest bardzo taka gorzka, wytrawna, dotykająca bardzo takich ciemnych stron życia, ale jest też piękna. Ja rzadko czytam książki o chorobie czy o umieraniu napisanych tak wprost. Wolę jednak jakieś takie historie zamknięte w jakąś przenośnię. Natomiast tutaj no ona mi jakoś tak wyjątkowo utkwiła w pamięci, a nie jest jakąś wielką metaforą. I ostatnia książka zamykająca to jest Pokora Szczepana Twardocha. Też bardzo długo się zastanawiałam, bo wiedziałam, że chcę jakąś książkę Szczepana Twardocha. Tutaj bardzo z Pokorą rywalizował Drach, ale jednak zwyciężyła Pokora. Dużo już o niej mówiłam, najwięcej chyba w trakcie podsumowania ubiegłego roku czytelniczego, bo to była moja książka numer 1. Twardoch jest moim zdaniem najlepszym, najzdolniejszym pisarzem. Poza tym, że on się nie boi krytyków, oni o tym wiedzą, dlatego go nie lubią, to uważam, że jego warsztat jest absolutnie genialny i te książki wchodzą do krwiobiegu. I tak mi właśnie weszła Pokora. I to już koniec. Ja przychodzę jeszcze się z Państwem pożegnać. No i pogratulować każdemu z tego miejsca, kto wytrwał do tego momentu. Do widzenia.